Muratusa. Hot 60 Challenge. Nie będziemy rapować, Bisz robi to lepiej. Nie będziemy śpiewać, od tego mamy kwiat jabłoni. Jesteśmy Wojciechem Manem. Trudno, my artystów zapraszamy do siebie. A dzisiaj pokażemy wam 16 ostrych faktów o sztuce. Zapnijcie pasy. Venus na obrazie Sandro Botticellego ma brudne paznokcie u stóp. Tu. Velázquez nie umiał malować koni. Co to jest? Sprasowany kuc? Michał Anioł, gdy malował Kaplicę Sykstyńską, był tak zapracowany, że nie zmieniał spodni. Muchy go ganiały. Serio. Artyści potrafią stworzyć kogoś, zanim się urodzi. To nie jest Keanu Reeves. A to Robert De Niro. Ale to jest Jacek Malczewski. Ciągle malował siebie. Takim był narcyzem. Caravaggio jako najświętszą panienkę namalował prostytutkę. Utopioną w Tybrze. Kilka dni po wyłowieniu. Patrzcie, jak smacznie śpi. Herezja? Drodzy Państwo, sztuka. Święta Inkwizycja kazała Paolowi Veronese przemalować jego ostatnią wieczerzę, bo obok Jezusa domalował błaznów, psy, koty, pijaków i, co szczególnie oburzyło inkwizytorów, niemieckich landsknechtów. Malarz był leniwy, więc po prostu zmienił tytuł obrazu. Także wiecie, to uczta w domu Lewiego. A propos heretyków. Na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej autorstwa Michała Anioła biblijny Adam ma pępek. Skoro jesteśmy przy częściach ciała, gdy Vincent van Gogh uciął sobie ucho, jego lekarz wrzucił je do formaliny i postawił na półce. Niestety kilka dni później ktoś włamał mu się do domu i skradł słoik, bo chciał wypić formalinę. Z kolei Bosch w ogrodzie rozkoszy ziemskich namalował nuty na tyłku grzesznika. Można to zagrać. I brzmi to lepiej niż to. 1000 razy. Malarza Piero di Cosimo do szału doprowadzało bicie dzwonów, płaczące dzieci i kaszlący ludzie. Brzmi znajomo? Wybuch prochowni w Delft zabił nauczyciela Vermeera, Karela Fabriciusa i sprawił, że niemal wszystkie jego obrazy wyleciały w powietrze. Tak eksploduje talent. Słoneczniki to jeden z najdroższych obrazów na świecie, a większość z was nie zauważyła, że to nie ten obraz, ani ten, tylko ten. 89 milionów dolarów i nawet nie wiadomo, czy to prawdziwy Van Gogh. A to katedra we Freiburgu. A to zemsta budowlańców. To właśnie się dzieje, gdy nie płacisz im za robotę. Tak. To kargulec. Wyspiański do domu lekarskiego w Krakowie zaprojektował tak niewygodne krzesła, że nie dało się na nich wysiedzieć. Nie bądź jak Wyspiański. Wspieraj medyków. Tyle od nas. Nominujemy Toruńską Agendę Kulturalną, Teatr imienia Wila Machorzycy i Muzeum Okręgowe w Toruniu. Wspierajmy się w czasach zarazy, wspierajmy Polską Służbę Zdrowia, wspierajmy artystów i restauracje. Cześć!